Gdyby było ich więcej, ten poziom pływania również mógłby być wyższy. Może brakuje tej ciężkiej pracy, którą ja do tej pory wykonywałem. Jak postrzegasz te dwa rodzaje stresu, które towarzyszą człowiekowi? Każdy trener, każdy świadomy trener, każdy zawodnik powinien mieć tą świadomość, troszkę bym to zmienił, na pewno nie pływam tak, jak ja pływałem. Andrzej Skorykow korzysta z potencjału Marka Krawczyka. Przybiegłem do mamy i mówię, mamo, który byłem? A moja mama mówi, dobrze, synku, bardzo dobrze było. Suchytor Broadcast. Zarażamy tylko pasją. No i powolutku wracamy z powrotem na antenę i zapraszamy naszego gościa. O, dzień dobry. Czy to na pewno jest Marek Krawczyk, bo... Nie mogę odpowiedzieć. No to nas dzisiaj zaskoczyłeś, Marku. Przecież z tego co wiem, to ty jesteś już na emeryturze. Nie. Jest COVID, zachowujemy bezpieczeństwo. Tak, widziałem, że Antek na podium też stał w maseczce, więc... No tak, Marku, niezwykle miło Cię widzieć po latach. Myślę, że widzowie, kibice, trenerzy, pływacy, którzy zgromadzili się dzisiaj przed ekranami Suchego Toru Broadcast, również cieszą się z tego powodu, że mają okazję albo sobie przypomnieć, albo wręcz poznać. Młode pokolenie ma okazję poznać najlepszego w historii polskiego pływania żabkarza, w historii Igrzysk Olimpijskich. Byłeś finalistą Igrzysk Olimpijskich w Atlancie. Jeżeli dobrze pamiętam, awansowałeś do tego finału z trzecim czasem. Z siódmym, czyli siódmym. Źle sprawdziłem, ale poprawiłeś pozycję, wyszedłeś z tego finału z szóstym rezultatem i jest to najlepszy rezultat polskiej żabki w historii Igrzysk Olimpijskich. Powiedz mi, zacznę od takiego może już nieco precyzyjnego pytania dotyczącego aspektu pływackiego. Dlaczego nie jesteśmy w stanie powtórzyć twojego sukcesu? Dlaczego, że polscy żabkarze nie są w stanie przez 20 kilka lat, prawie trzy dekady powtórzyć sukcesu najlepszego polskiego żabkarza? No i tu cię zaskoczę. Ciężko będzie trochę mi na ten temat odpowiedzieć, ponieważ odkąd skończyłem karierę pływacką w 2003 roku, no, odciąłem się od pływania powiedzmy w 95%. Nie żyłem tym światem, żyłem swoją pracą, żyłem innymi rzeczami i nie wiem tak naprawdę, co w tym czasie działo się z polskimi pływakami. Widziałem, że ten mój rekord długi na 100 metrów z tym klasycznym bardzo długo był, tak ciężko było go poprawić. Z mojego punktu widzenia, patrząc przez pryzmat lat, może brakuje tej ciężkiej pracy, którą ja do tej pory wykonywałem, tak? Tak jak napisałeś w poście, że trenerka Hania mówiła zawsze, że no Krawiec, ty nie masz talentu, ty zawsze ciężko trenowałeś. No niestety styl klasyczny jest specyficznym stylem, tym bardziej 200 metrów stylem klasycznym i myślę, że no, trzeba naprawdę cholernie ciężko pracować, żeby osiągnąć ten sukces. Tak nie wiem, czego brakuje tym naszym dzisiejszym zawodnikom. Nie chcę mówić, że talentu, nie chcę mówić, że ciężkiej pracy, bo na pewno wszyscy wykonują ją bardzo ciężko i każdy z nich stara się być jak najlepszym, jak najszybszym, jak najwyżej, tak? No, trochę przykre, że nie poprawili tego wyniku do tego momentu. To ja zaraz oddam głos współprowadzącym, ale chcę dopytać, co to znaczy ciężka praca? Czy możesz nam opowiedzieć, w jaki sposób trenowałeś, jak trenowało się 30 lat temu? Jakie zadania treningowe, jaka objętość treningowa, jaka intensywność tych treningów? Tak, najcięższe zadanie, jakie mi się utrwaliło w głowie w Izraelu, no byłem rodzynkiem wtedy, byłem z Otylią Jędrzejczak, z Braszkiewicz, z Martyną Krawczyk, 10 razy 400 żabą w limicie czasowym, na długim basenie i no, tego zadania do końca życia nie zapomnę, to naprawdę było cholernie ciężkie zadanie. A jeżeli chodzi o treningi, tuż przed olimpiadą, czy tak naprawdę no, na 10 miesięcy przed miałem wypadek na basenie, który uniemożliwił moje trenowanie na 2 miesiące i ja miałem sam w sobie poczucie winy i po rozmowie z trenerką stwierdziliśmy, że naprawdę trzeba kawał ciężkiej roboty zrobić, żeby na tych igrzyskach dobrze wypaść. I trenowaliśmy we Francji w Canet. Nigdy tego nie zapomnę, jak ja pływałem 10 km rano, 10 po południu,
obok trenowali Rosjanie, między innymi Pankratow, tak? I on pływał 6, ja 10. No, trochę nie chciałbym się wierzyć w to, że ja mogę tak dużo pływać, czy muszę tak dużo pływać, a oni mogą trochę mniej. No ale jak widać, no, jakiś efekt tego był, tak? Nie żałuję ani jednego kilometra, ani jednej minuty spędzonej w wodzie, więc to może tak naprawdę utrwaliło mnie w tym, jakim człowiekiem jestem, ukierunkowało moje życie tak naprawdę, tak? Ta ciężka praca. Wszyscy wiemy, jakie pływanie jest ciężkie, tak? Ty, Andrzej, każdy z nas wie, że to są hektolitry potu zostawionego w wodzie, tak? I myślę, że to nas później w jakimś sensie kształtuje. Panowie, pytajcie, mówię tutaj do obu Maćków, bo jeżeli ja będę pytał, to nie dam wam dojść do głosu, bo to są rzeczy bardzo interesujące, o których Marek mówi, a jeszcze mnóstwo tych rzeczy do powiedzenia na pewno Marek będzie chciał przekazać. Wracając do twojego wypadku, to był incydent na zjeżdżalni w Lesznie. Zgadza się. Pierwsza zjeżdżalnia w Lesznie, z Marcinem Malińskim poszliśmy sobie po treningu pozjeżdżać. To było parę dni przed Mistrzostwami Świata, przed wylotem na Mistrzostwa Świata do Rio de Janeiro. Tak? No i gdzieś, nie wiem, za dużo energii. Naprawdę byłem w fantastycznej formie wtedy, pamiętam. 800 kraulem w łapkach, będąc żabkarzem, pływałem po 7,50, więc naprawdę byłem w bardzo dobrej formie, czułem się świetnie i chyba za dużo energii spowodowało to, że zamiast zjechać nogami do przodu, zjechałem głową. No i nie trafiłem zjeżdżalnie. Co się z tą głową stało? Ja tu widzę, co się stało. Tak, przez... Widać. 47 szwów na twarzy, nos połamany, no ogólnie taka masakra była, lekarz powiedział, że mam szczęście, że żyję, bo uderzenie, jakie zrobiłem w rurę, taką metalową rurę, którą się chwyta do ten, było bardzo, bardzo, bardzo mocne. To znaczy, że jesteś mocnym żabkarzem, którego nic nie jest w stanie złamać, ale to też ku przestrodze zawodnikom, bo ja zawsze uważam, że bezpieczeństwo na pływalni, za mało czasu i uwagi poświęcamy bezpieczeństwu na pływalni. Zawodnicy bardzo często tracą koncentrację i zbyt pewnie zachowują się na tych pływalniach. Może dojść do wypadku, do takiego wypadku, jaki niestety odniósł Marek i o tym opowiada. Marku, to spowodowało, ten wypadek spowodował wielotygodniową przerwę w treningach, a ty szykowałeś się na Igrzyska Olimpijskie. Czy przypadkiem nie było tak, że ta przerwa w treningach, ta przerwa od pływania, bo może nie przerwa w treningach, pozwoliła ci na adaptację, na kompensację i tą nadwyżkę w formy pływackiej, dzięki której osiągnąłeś rezultat na Igrzyskach Olimpijskich, którego do dzisiaj nikt inny nie jest w stanie osiągnąć? Wydaje mi się, że są trzy aspekty tego. Jeden, poczucie moje winy, tak? Ja byłem rzeczywiście winny tego, co się stało i chciałem zrobić wszystko, żeby samemu sobie udowodnić, że ten błąd nie wpłynie na moje wyniki na Igrzyskach Olimpijskich. No i drugi był taki, że pomimo tego, że nie pływałem dwa miesiące, pojechaliśmy w góry do Zakopanego, ja tam naprawdę starałem się mocno trenować, ale głowa odpoczęła. Na pewno bardzo mocno głowa odpoczęła od tych ciężkich treningów w wodzie. Nawet pamiętam rozmowę z panem trenerem Harmozą, który mówił: o Krawiec, no rzeczywiście, ty wypocząłeś, byłeś przetrenowany. I tym też może być jakaś mała prawda, tak? Bo myśmy cały czas bardzo ciężko trenowali i byłem w wyśmienitej formie przed tym Rio de Janeiro i może te dwa miesiące takiego luzu od basenu spowodowały to, że z nowymi myślami, z nową energią wystartowałem do tego, żeby podjąć to wyzwanie i dobrze wystartować na Igrzyskach. Mhm. A czyli Marku, jeżeli ja się wtrącę, a masz czasami takie myśli, a co by było, gdyby się ten wypadek nie wydarzył, czy czasami się zastanawiasz, że ten wynik na Igrzyskach byłby lepszy, gorszy, czy... Nie zastanawiam się. Powiem ci szczerze, że na pewno nie zastanawiam się, bo historii tak naprawdę nie zmienię. Nie mam na to wpływu, co było kiedyś, tak? Jak mogę wpływać na to, co teraz, na przykład, że mam przyjemność z wami rozmawiać i chciałbym, żeby to było dla mnie zawsze wspomnieniem pozytywnym, dlatego że dzięki temu no, byłem 6. zawodnikiem Igrzysk Olimpijskich. Ja miałem okazję poznać Marka, on pewnie tego nie pamięta, zanim ta blizna na głowie jeszcze się pojawiła. Nie wiem, Andrzej, czy jesteś przygotowany, bo chciałbym, żebyś pokazał jedno zdjęcie.
I pytanie do Marka, czy kogoś rozpozna na tym zdjęciu? Ja widzę w samym środku. To chyba Francja. Tak, wyjazd do Francji z, z Mariuszem Czasnykiem. To był poniżej Anita Majbańska, teraz kiedyś świetna grzbieciska, teraz Falencka, z tego co kojarzę. Tomek Małecki, też uczestnik finalistów Mistrzostw Europy. Mistrzostw Juniorów, poza tym jeszcze kilka innych osób, które zdobywały medale, na przykład Marta Dziadura bezpośrednio nad Markiem, która zdobyła 3 złote medale Mistrzostw Świata w pięcioboju nowoczesnym podczas jednych zawodów Mistrzostw Świata Seniorów, żeby nie było. I przy twoim prawym łokciu, bezpośrednio obok ciebie, w tak szaro-czerwonej bluzie redaktor Bonecki, czyli ja. Fantastyczne zdjęcie. Obaj mieliśmy wtedy więcej włosów, to na pewno. No właśnie, ja dlatego nie poznałem, ponieważ nie szukałem tych, którzy są uczesani na łyso. Ja się zacząłem golić na łyso dopiero po wypadku. Słuchajcie, ale tak... Musieli mnie wyciąć tu włosy wszystkie. A jak tak na was patrzę i przeglądam się w tym, to ja się teraz zastanawiam, czy lepiej być łysym, czy siwym. Nawet myślę, że nawet chyba łysym już w takiej sytuacji. Wracając do tematu. Marku, ja teraz niestety przeczytam, chociaż tego nie lubię, jeżeli robią to współprowadzący. Stefan Szelestowski, który służył w Legionach Polskich, uczestniczył w powstaniach śląskich, był podoficerem zawodowym w pierwszym pułku szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, ukończył kurs szermierki w Centralnej Szkole Wojskowej Gimnastyki i Sportu w Poznaniu w 1925 roku oraz inne kursy instruktorskie we Włoszech, Niemczech, Finlandii, Austrii, Francji i Danii. Ukończył też szkołę filmową, szkoda, że nie ma Daniela Kondraciuka z nami, był dyplomowanym instruktorem szermierki, boksu, łyżwiarstwa i gier zespołowych oraz trenerem pływania i lekkiej atletyki. Był uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich w 1924 roku w Paryżu w konkurencjach biegowych oraz w Amsterdamie w 1928 roku w pięcioboju, wygrywając tam bieg przełajowy. Uwaga! Był zwycięzcą pierwszego biegu maratońskiego zorganizowanego w Polsce w 1924 roku na trasie Rembertów w Zegrze i Sport i z powrotem. Był dwukrotnym mistrzem Polski w biegu maratońskim oraz biegu przełajowym. Był wielokrotnym rekordzistą Polski w lekkiej atletyce. Nie będę więcej osiągnięć czytał Stefana Szelestowskiego. Kim był dla ciebie Stefan Szelestowski? Krótko, wzorem. Ale też był wysoką poprzeczką, którą postawił mi. Celem, który chciałem osiągnąć od samego początku, moim marzeniem było pojechać przynajmniej 2 razy na Igrzyska Olimpijskie, żeby dorównać dziadkowi. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś zamieściłem na Facebooku pocztówkę od dziadka. Ona była z 79 roku, czyli miałem 3 lata. To było Skarpacza, gdzie dziadek napisał: życzę tobie, wnuku, aby został taki samym olimpijczykiem jak ja. No i jakieś takie były to wyroczne słowa, prawda? Tak mi się przynajmniej wydaje. Miał jakąś intuicję może, no przecież 3-letnie dziecko nie wskazywało nic na to, że mogę kiedykolwiek pójść na igrzyska. No ale dziadek miał jakiś taki chyba jeden dar, może nie jeden, a parę, w rozpoznawaniu dobrych ludzi, dobrych zawodników. Dzięki niemu tak naprawdę chyba pojechałem na te igrzyska też, tak? Bo zawsze miałem ten cel, żeby dorównać mu, chociaż przynajmniej w jednej konkurencji. Czyli dziadek się inspirował. Z drugiej strony, z tego co wiemy, na pierwszych swoich pływackich zawodach zająłeś ostatnie miejsce. Czy to przypadkiem nie podcięło ci skrzydeł wtedy już i nie chciałeś rezygnować z tego pływania? Nie, ja miałem fantastycznych rodziców, którzy kierowali mną w taki sposób, abym ja mógł czerpać z tego przyjemność. I moja mama zawsze emocjonalnie podchodziła do zawodów i nawet do dzisiaj. Jedna z pań sędzi mówi i wspomina moją mamę bardzo ciepło, gdzie potrafiła chodzić wzdłuż basenu i mnie kibicować. A mama zawsze o tych zawodach opowiadała, bo ja tak tego nie pamiętałem. Ja przybiegłem do mamy i mówię: mamo, mamo, który byłem? A moja mama mówi: dobrze, synku, było, bardzo dobrze było. Więc tak naprawdę mi się wydaje, że to nie miejsca nas wtedy kształtowały, tak? Rodzice, koledzy, koleżanki, tak? Ja dosyć późno trafiłem na basen, bo trafiłem dopiero w trzeciej klasie szkoły podstawowej, gdzie moi koledzy i koleżanki już od pierwszej klasy trenowali. I do tego byłem bardzo otyłym dzieckiem. Więc naprawdę niesamowicie ciężko byłoby mi się wbić w ten rynek pływacki, no ale jak widać, chyba się udało.
Nowe technologie, testy sprzętu i aplikacji, sztuczna inteligencja, przyszłość, trendy, rozwiązania w biznesie, porady. Technologiczny program internetowy. Techno Podcast. Słuchaj i oglądaj wszędzie. To Marku, bo ty tak opowiadasz, że bardzo cię wspierali rodzice, a co jest też bardzo, bardzo ważnym aspektem, ale chciałem się ciebie spytać, bo wśród trenerów w Polsce i wśród zawodników z tego co ja troszeczkę teraz się orientuję w tym środowisku pływackim, jest taka jakby myśl, że my Polacy trenujemy za mocno, że my katujemy zawodników. No z tego co mówisz, 10 km rano, 10 km wieczorem, no to się wydaje dość dużo, w szczególności, że przygotowałeś się tam do 100 i czy tam może 2 korony, tam dystans był 200 żabą. I ta seria 10 razy 400 żabą, no to nie jest spacerek. A chciałem się ciebie spytać, Marek Krawczyk zostaje teraz trenerem, ma grupę żabkarzy. Jakby Marek Krawczyk ze swoim doświadczeniem trenował? Co byś uważał, że co trzeba robić, żeby najlepiej trenować i w szczególności żabkę? Mi się wydaje, że nie poszedłbym w ilość kilometrów na ten moment. Bardzo mocno poszedłbym na początek w technikę i bardzo mocno postawiłbym też na ćwiczenia na lądzie. Pamiętam też swoją historię, przepraszam, tak wejdę trochę a propos moich historii. Tak? A to opowiadaj, to właśnie jest lepsze jeszcze. Jak już powoli moja kariera zmierzała ku końcowi, tak? Trenerka Hanka już przestała być trenerem, ja trenowałem z panem Ognińskim i taką mieliśmy dżentelmeńską umowę, że wchodzę do wody tylko raz dziennie, ale właśnie postawiłem sam dla siebie mocne treningi na lądzie. Biegałem prawie codziennie, robiłem codziennie siłownię, ćwiczyłem tak, jak mówił Antek, tak? Już bardziej czułem swój organizm, ale byłem doświadczonym zawodnikiem i do samego końca tak naprawdę nie przegrałem nigdy 50 czy 100 klasycznym, tak? Zawsze wychodziłem z tego zwycięsko, więc wydaje mi się, że przy takich doświadczonych zawodnikach, jakbym miał żabkarzy, troszkę bym to zmienił, na pewno nie pływałem tak, jak ja pływałem. Dużo lądu, dużo ogólnorozwoju, dużo techniki, dużo jakichś takich rozwiązań sprinterskich. Lubię zmieniać treningi, lubię jak są treningi urozmaicone. Lubię, kiedy ci zawodnicy nie nudzą się, więc myślę, że też to byłby mój sposób na trening, żeby po prostu ci zawodnicy nie nudzili się. Ale ja mam jeszcze pytanie odnośnie tej żaby, bo ty powiedziałeś sam, że to jest bardzo specyficzny styl. Zresztą widać to po tym, jak pływa cały świat. Żaba to nie jest styl dla wszystkich. Przeważnie żabkarza łatwo poznać, o czym też w tym programie też już wiele razy rozmawialiśmy tutaj, ustawienie stóp, kolan, bioder, to wszystko musi być naturalne, bo nie da się żaby na pewnym poziomie wytrenować, jeżeli nie ma się tych naturalnych cech. Natomiast da się. Mieliśmy tu Artura, da się? No ja. No, sytuacja w naszej żabce od wielu lat jakby pokazuje, że się nie da wcale. Natomiast Artur Paczyński, który był gościem tutaj u nas w programie też, mówił, że takie zadania, o których ty powiedziałeś, 10 razy 400 żabką, wiele osób tutaj widzę nawet w komentarzach, że jest zszokowanych. Natomiast on przyznał, że w Polsce właśnie o tę żabkę pytany, przyznał, że w Polsce się na treningach bardzo mało pływa stylem klasycznym. Czyli nawet żabkarze pływają bardzo mało żabą. Że na Węgrzech na przykład, oczywiście tam jest trochę inna szkoła treningu, ale tam takie zadania nie są niczym wyjątkowym, czyli takie 300, czy 200, czy 400 nawet żabą pływa się seriami na treningach. U nas w zasadzie się tego nie robi. Czy ja nie wiem, jak bardzo ty teraz siedzisz w tym pływaniu ponownie może, czy jesteś świadom tego, jak wyglądają treningi żabkarzy zwłaszcza, ale czy to nie jest tak, że właśnie tego pływania stylem trochę brakuje? Wiesz co, na pewno brakuje. Ja pamiętam, że, bo te, chciałbym sprostować, że te 10 razy 400 to było z trenerem Helińskim z Łodzi, nie z Hanią. Wtedy Hania nie mogła jechać na obóz do Izraela, więc też to nie była metoda Hani, ale jeżeli ja miałbym prowadzić taki trening, na pewno około 50% rzeczy wychodziłoby z żaby.
ale na pewno dużo poświęciłbym też na technikę, bo w tym widzę, że są duże braki. Pomimo, że ta żaba różni się od tej żaby, którą ja pływałem, tak? Są troszkę inne przepisy, nawet jeżeli chodzi o techniczne fina. Ale żaba jak najbardziej na treningach musi być dużo tego. No tak, ale ty ile 30 ponad lat temu, tak, pływałeś minuta dwa tam i pół mniej więcej, prawda? Na stożawką pływałeś, to jest wciąż wynik, który na długim basenie daje medal mistrzostw Polski seniorów. W 2001 roku poniżej minuty pierwszy człowiek popłynął na stożawką. W Polsce wciąż czekamy na kogoś takiego, mimo że jakby pojawiają się nowi trenerzy, obserwujemy światowe tendencje, cały czas próbujemy dobić trochę do tej światowej czy europejskiej choćby czołówki, ale jakoś się nie udaje. Szkoda, że się nie udaje. No ja cały czas mocno trzymam kciuki za tych zawodników. Nie chcę się tutaj wypowiadać autorytatywnie, dlatego że no, wypadłem z tego świata, tak? No, robiłem zupełnie inne rzeczy i ciężko mi się wypowiadać na temat treningów, jakie są aktualnie. Tak? Ja zaczynam coś tam czytać, obserwować, oglądać, dzieciom pokazywać, sam się douczać. Tak? Tym bardziej, że zostałem wykładowcą na AWF-ie. No, to nie jest może poziom taki pływacki, ale na pewno żaba jest na tyle ciężkim stylem, że no, trzeba trochę więcej tego poświęcić. Jako ciekawostkę wam powiem, w 2011 bodajże startowałem w Nowym Jorku na Mistrzostwach Świata Służb Mundurowych. I przygotowując się, między innymi z Wroną wpływałem na długim basenie, przygotowałem się, przepłynąłem około 300 km. No i popłynąłem minuta 3 na stożabą i 29,40, mając prawie 40 lat, tak? Więc wszystko jest możliwe. I uważam, że tylko wola walki i chęci i ciężka praca, tak? Piotrek Wawrzynkiewicz przypomniał nam w komentarzu o twoich sukcesach policyjnych, służb mundurowych na arenie światowej. Na pewno do tego wątku twojej pracy zawodowej wrócimy. Ja chciałem poruszyć wątek, który całkiem niedawno w programie omawialiśmy, a gościliśmy w Suchym Torze Broadcast trenerkę i filozoficzkę. Jeżeli powinienem to odmienić. Rozmawialiśmy filozofkę o... Filozofkę bardziej. Filozofkę, bardzo dobrze, Maćku. Dobrze, że ciebie mamy dzisiaj w programie. Tak. I rozmawialiśmy o dyskryminacji kobiet w sporcie. Nie ma tych kobiet w sporcie jako trenerki, ale również nie ma jako działaczki. Ty trenowałeś u kobiety, u pani doktor Hanny Klimek-Włodarczak. Największe sukcesy osiągałeś z trenerką kobietą. Czy możesz powiedzieć, czy te relacje między zawodnikiem mężczyzną, a kobietą trenerką, no w sporcie pływackim mieliśmy w historii polskiego pływania nieliczne kobiety trenerki, które trenowały zawodników na takim poziomie, na jakim ty byłeś. Czy coś przeszkadzało, a może były jakieś cechy u trenerki kobiety takie, które właśnie tobie pozwoliły osiągać lepsze wyniki, niż gdybyś trenował z mężczyznami? Ja zawsze bardzo wdzięczny jestem trenerce Hannie, że była taką stanowczą kobietą. I powiem wam, że nigdy nie zastanawiałem się nad tym, czy lepiej będzie mi trenować z kobietą, czy mężczyzną. Po prostu ja wierzyłem w umiejętności pani trener, w jej charakter, w jej charyzmę, w jej treningi. Widziałem, jak powoli robimy sukcesy, powoli gdzieś spinamy się na tej drabince, coraz lepsze wyniki robimy i nigdy nie myślałem o tym, że kobieta może być gorsza, kobieta może być słabsza. Pani Hania była zawsze mocną kobietą, zawsze się dogadywaliśmy, zawsze mogłem do niej podejść, spytać się o coś, pożalić się w cudzysłowie, zawsze mi odpowiedziała i powiem wam, że mi się wydaje, że nawet chyba lepiej mi się z trenerką pływało. Miałem parę razy okazję, tak jak więcej z trenerem Chelińskim. Oczywiście nie mam już do trenera Chelińskiego, ale jakoś chyba rozumieliśmy. To może dopytam, czy nie uważasz, że tych kobiet, trenerek w pływaniu jest zbyt, czy w ogóle w sporcie jest zbyt mało, że może gdyby było ich więcej, ten poziom pływania również mógłby być wyższy, bo mogłyby się wykazać takimi cechami, które empatią przede wszystkim, która by pozwoliła na lepszą komunikację z zawodnikiem. Ja bym na ten moment trochę odwrócił to pytanie. Zastanawiam się, dlaczego nie ma kobiet w polskim sporcie czy w polskim pływaniu, bo wydaje mi się, że może same nie chcą albo nie mają siły przebicia, bo Hania zawsze się mocno przebijała. Hania była bardzo szanowanym trenerem, bardzo szanowali ją w Polskim Związku Pływackim.
Dla mnie nie ma różnicy, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, tak? Chyba bardziej liczy się wiedza, umiejętność przekazania tej wiedzy, komunikacja z zawodnikiem, o czym rozmawiał tutaj, tak, Antek z trenerem. Czy to będzie kobieta, czy mężczyzna? Dla mnie na dzień dzisiejszy mogę też bym je trenować kobieta i nie miałbym przeciwwskazań, jeżeli byśmy się dobrze dogadywali, tak, i mieli z tego jakieś fany i sukcesy. Marku, a te takie inne, trochę pytanie, bo jak ty bywałeś żabką, to jeszcze Fina nie pozwoliła robić nóg do delfina po nawrocie i podskoku. To Marek, ja mam takie pytanie. Jak myślisz, jak szybko byś popłynął, gdybyś mógł robić te nogi do delfina? Jak bardzo to wpływa na czas na 100 metrów czy na 200 metrów? No, podałem wam przykład właśnie tych mistrzostw w Nowym Jorku, tak, gdzie naprawdę nie miałem zbyt dużo czasu, żeby się przygotować. Chodziłem na 5 rano na treningi przed pracą, żeby zdążyć móc cały dzień tak zorganizować sobie z dziećmi, z rodziną, z pracą, ze wszystkim. I wtedy wykorzystałem to kopnięcie i no, widać, że pływałem 29, nie będąc tak naprawdę do tego przygotowanym, więc myślę, że jakby można było to na igrzyskach robić, nie mówię o miejscach, tylko o czasie, to co najmniej sekundę mógłbym urwać. Co najmniej sekundę, tym bardziej, że po tym wypadku postanowiłem sobie, że na każdym treningu zrobię po 3 nawroty i po 3 skoki, zostając jeszcze chwilę, wyliczyłem się, zrobiłem 1500 nawrotów, no i rzeczywiście później w analizie finału olimpijskiego wyszło, że ten nawrót miałem najszybszy ze wszystkich finalistów. Więc myślę, że te kopnięcie na pewno dużo by mi dało, tak? Jeżeli byłoby tak dopracowane do perfekcji. Ja specjalnie jeździłem na basen do Sopotu, żeby tam było bardzo płytko, żeby właśnie nauczyć się ślizgać, żeby nie kopać się pod wodę za głęboko i później nie wynosić tej wody do góry, nie dźwigać. Kurczę, Marku, mnie to trochę wkurza, jak na przykład słucham, jak się wypowiadasz na temat pływania, że w naszym polskim systemie nie ma czegoś takiego, że ten system jakby wyciąga takich ludzi jak ty i wrzuca w ten świat pływacki, bo wydaje mi się, że twoje doświadczenie i tak jak się wypowiadasz, no nie da się tego przekreślić i fajnie by było widzieć, że Marek Krawczyk na przykład trenuje znowu pływaków. Ale chciałem się też ciebie spytać odnośnie, bo mimo, że mówię, że trochę ze świadka tego pływackiego jakby wyszedłeś, ale no domyślam się, że oglądasz, czy tam widziałeś, jak pływa teraz Adam Pitt i Żabką. I chciałbym, żebyś ty, na przykład. No tak, ale chciałbym, żebyś na przykład to jakoś skomentował, bo ta technika jest znacznie jakby różniąca się od tego pewnie, jak ty pływałeś. I co uważasz o tym właśnie takim nowym stylu klasycznym? I patrzcie, to chodzi do tego, co mówiłem trochę wcześniej, co ja bym poświęcił, jakie treningi prowadzi żabkarzami. Widać, że Pitti pływa siłowo, tak mi się przynajmniej wydaje, tak? Jest niesamowicie silnym, wysportowanym mężczyzną i to widać przy każdym jego ruchu, tak? I oglądając jego treningi, bo lubię oglądać jego treningi nawet na lądzie, gdzieś tam słyszałem, że z Sasem angielskim nawet gdzieś chodził na wyprawy w góry i wszyscy go podziwiali właśnie za tą siłę i wytrzymałość. Może w tym tkwi sukces właśnie. W tej sile, w tej koordynacji, w tej wytrzymałości, wszystko w jednym, tak? No wiem, że ciężko jest zrobić siłę, wytrzymałość, bazę tlenową i tym podobne, ale no widać po Pitim, że raczej jak się trafi taki zawodnik twardy, niełamiący się, myślący o jednym, czyli o sukcesie, z dobrym trenerem, z dobrym zapleczem, góry przenosić. Ja mam przykład swojej później pracy, ale to pewnie wrócimy do tego tematu. Później. Dobrą trenerką nawet w tym przypadku. To też może być. I również kobietą. Pitti również trenuje u kobiety. Ja się cieszę, że oglądają nas i słuchają, nie tylko komentują wybitni nasi polscy trenerzy, jak Rynio Kowalczyk, jak Grzesiu Mazurek, Piotr Wawrzynkiewicz, wielu innych, Joanna Budzic. Bardzo mnie to cieszy, dlatego że szczególnie komentarze, dlatego że cieszę się, że również Suchy Tor Broadcast jest interesujący dla wybitnych naszych polskich trenerów, których zapraszamy do Suchego Toru Broadcast na rozmowy o pływaniu. To taki krótki przerywnik. Marku, chciałem się ciebie spytać, mnie bardziej interesują te mniej techniczne, pływackie rzeczy, a bardziej te życiowe, te doświadczenia sportowców, które
natrafili na swojej drodze. Pamiętamy, że w Atlancie w 1996 roku na Igrzyskach Olimpijskich miał miejsce zamach na uczestników Igrzysk Olimpijskich. Gdzie ty wtedy przebywałeś? Jak ty odebrałeś, jak ty wtedy pamiętasz tą sytuację, jak ona wpłynęła na ciebie, jak na twoje przyszłe postrzeganie świata? Ja dokładnie byłem w tym miejscu, gdzie ta bomba wybuchła. To było miejsce, nazywało się AT&T Olympic Global Village i byliśmy byli już po finałach, po zawodach i razem z Mariuszem Siebidą umówiliśmy się z Mariuszem Przesnykiem w tym miejscu. Tak, szczęście chciało, że no, dosłownie 3, 4, 5 minut przed tym wybuchem zeszliśmy do metra i po prostu puściliśmy to miejsce. Niestety powrót nasz trwał parę godzin, po prostu powstało zamieszanie, więc cała misja olimpijska nas szukała i każdy się bał, co się dzieje, szukać nas po szpitalach i innych miejscach. Powiem tak, od zawsze bardzo, bardzo emocjonalnie podchodziłem do wszelkiego rodzaju krzywdy ludzkiej, między innymi zamachów i innych rzeczy, gdzie ranieni byli i ginęli niewinni ludzie. Stąd też podjąłem taką decyzję, że poszedłem do takiej pracy, w jakiej byłem przez ostatnie tam 15-16 lat. Myślę, że to też mogło mieć wpływ, ten zamach, na to, co później robiłem. Nigdy, Marek, o tym nie rozmawialiśmy, co miało wpływ. Tak naprawdę nie do końca wiedziałem też, gdzie znajdowałeś się w czasie zamachu. Co by się stało, gdybyście zostali te kilka minut dłużej w miejscu, w którym miał miejsce zamach? No, wydaje mi się, że minimum ciężkie obrażenia, tak? Nie chcę mówić tu o śmierci, bo tam zmarła jedna czy dwie osoby, ale na pewno ciężkie obrażenia, bo to była bomba wykonana ze śrub, z ostrych rzeczy, która po prostu za zadanie miała jak zranić jak najwięcej osób. Marku, startowałeś na Igrzyskach Olimpijskich, startowałeś na wielu mistrzowskich imprezach na świecie i przeżywałeś w związku z tym swoje emocje, stres. W pracy zawodowej, którą wykonywałeś, bo jesteś już na emeryturze, dzisiaj możemy o tym powiedzieć, pracowałeś w służbach specjalnych, w wojskach ochrony pogranicza i również spotykałeś się z bardzo trudnymi, byłeś wybitnej klasy specjalistą, spotykałeś się ze stresującymi sytuacjami, gdzie pewnie również miałeś poczucie narażania swojego życia lub cudzego. Jak postrzegasz te dwa rodzaje stresu, które towarzyszą człowiekowi? Ten sportowy i ten związany z wykonywaniem twojego zawodu. Czy mają jakieś wspólne cechy? Czy ten stres pływacki, z którym potrafiłeś sobie już w jakiś sposób radzić, bo się nauczyłeś tego, pomógł ci później w pracy zawodowej? Na pewno. Ten stres jest, wydaje mi się, że bardzo podobny. Oczywiście w pracy gdzieś się ryzykuje życiem i zdrowiem, tak, ale stając na słupku, chcąc osiągnąć jak najlepszy wynik, chcąc zwyciężyć, jest ogromny, potworny stres. Nigdy nie zapomnę tego, jak startowałem jako pierwszy Polak na 100 metrów stawem klasycznym w Atlancie. W momencie, kiedy stanąłem na słupku, nie byłem przygotowany na to wszystko i dosłownie miałem łzy w oczach, stres mnie po prostu zjadł. I myślę, że dzięki temu właśnie, że ten sport był w moim życiu przez te 20 lat, ukształtował moją psychikę i potrafiłem z tym stresem później w pracy sobie radzić. Ale stres był, jest i będzie. Zawsze nam towarzyszy w życiu. W pracy też nam towarzyszył jakiś stres, taki strach. Tylko po prostu potrafiliśmy sobie z tym radzić, tak? Rozmawialiśmy razem gdzieś, szkoliliśmy się. Dla mnie najważniejsze było, tak, wyszkolenie. Jeżeli byłeś dobrze wyszkolony, to mniej rzeczy mogło cię zaskoczyć. Mniej rzeczy cię zaskoczy, mniej się będziesz stresował. A Marko, ja mam takie pytanie, bo ty byłeś na Igrzyskach Olimpijskich w wieku 20 lat. W Atlancie, tak? Tak. Tak. I teraz, bo w dzisiejszym sporcie psychologia sportu coraz większą odgrywa rolę. I chciałem się spytać, w 96, czy ty miałeś jakąś pomoc psychologa, czy w jakiś sposób psycholog ci pomagał, a jeżeli nie pomagał, to czy uważasz, że taka pomoc by się tobie przydała? Bo ja sam jako trener czasami byłem też na takich dość dużych imprezach
w szczególności w Stanach Zjednoczonych, ja byłem dość młodym trenerem i się zastanawiałem, jak te dzieciaki w ogóle to znoszą. A ty miałeś 20 lat i wszedłeś do finału Igrzysk Olimpijskich i musiałeś popłynąć. Czy byłeś w jakiś sposób przygotowany na to, czy... Dobra, koniec pytania. Nie, no. W tamtym okresie niestety nie współpracowaliśmy z psychologiem. Tak? Jedynym psychologiem był trener, czyli Hania, rodzice, którzy potrafili coś wytłumaczyć, ale patrząc przez pryzmat czasu, chyba Polski Związek Pływacki doszedł do wniosku, że należy się rzeczywiście zawodnikom jakaś pomoc zewnętrzna i współpracował z nami znany psycholog sportowy Marek Graczyk. Już w Sydney nawet był z nami, gdzie współpracował i taka pomoc uważam, że jest bezwzględna. Bezwzględnie potrzebna. My nawet w pracy już później mogliśmy korzystać z psychologa, wiadomo, w różnych sytuacjach człowiek się znajdował i uważam, że taki psycholog w życiu sportowca powinien być każdego dnia, jeżeli tylko ma sportowiec jakąś potrzebę wyłożenia swoich rzeczy, swoich spraw, swoich myśli, swoich win, swoich potrzeb, to taki psycholog powinien być przy nim i tego wysłuchać i mu pomóc. Dobra, Marku, to szybko kontynuując, bo widzę, Andrzej ma pytanie. To tak szybko kontynuując, bo ja rozmawiałem z Joanną Budzis, która była pływaczką, która jest teraz psychologiem sportu i fajnie było, żeby właśnie to z twoich słów wybrzmiało, jako byłego olimpijczyka i wybitnego pływaka w Polsce, jednego z najlepszych pływaków w Polsce, bo są trenerzy, którzy... Znaczy są zawodnicy, którzy boją się powiedzieć swojemu trenerowi, że korzystają z psychologa. I są też trenerzy, którzy nie pozwoliliby pływakowi skorzystać z pomocy psychologa. Jaka jest opinia twoja na ten temat? Słuchajcie, ja jako dorosły mężczyzna, tak, wykonujący zawód, jaki wykonywałem, ani jednego dnia nie miałem wątpliwości, że jak mam taką potrzebę i pójdę do psychologa, że to nie jest w ogóle potrzebne. I uważam, że każdy trener, każdy świadomy trener, każdy zawodnik powinien mieć tą świadomość, że jest potrzeba na psychologa, powinien z tej pomocy skorzystać. Namawiam wszystkich serdecznie, bo naprawdę może to dużo zdziałać, dużo pomóc. Psycholog może nakierować na odpowiedni tor, tak jak Antek mówił, że no jest ciężkim przypadkiem, tak? Potrafi wyjść z wody i potrafi być zmęczony, nie przepłynąć jakiegoś zadania. Okej, ma czucie swojego ciała i ten, ale dla mnie jest nie do pomyślenia, że idę na przykład w mojej pracy na jakieś ćwiczenie, na jakieś zadanie, nagle czuję się zmęczony, rzucam wszystko, mówię, nie, ja tego nie zrobię, tak? No takich sytuacji są niedopuszczalne. Tak? Marku, jak wspomnieliśmy naszą koleżankę, wybitną również pływaczkę, Joasię Budzis, ma pytanie do ciebie, bo to jest akurat ten moment, w którym najlepiej byłoby go zadać. Czy możesz wymienić trzy najważniejsze fundamenty relacji trenera z zawodnikiem? Zaufanie. Raz. Zaufania nie będzie dobrej współpracy. Na pewno wiedza trenera i że zawodnik wie, że ta wiedza jest. To musi być silny fundament. Czyli autorytet taki, tak? Trenerski. No, tak. Autorytet. I trzeci. Tylko dwa wybieliłem. Skończę na dwóch, jak się zastanowię, może to ci wybiegnie do końca programu. Bardzo, bardzo dobrze. Marku, opowiedziałeś nam o tym, jak sport pływacki, jak wydarzenia w Atlancie, te tragiczne w skutkach dla niektórych uczestników, jaki wpływ miały na twoją również karierę zawodową. Wiem, że niewiele możesz mówić o swojej pracy, ale czy możesz powiedzieć, mówiłeś nam o trudnych zadaniach treningowych, które pokonywałeś w wodzie, czy możesz nam powiedzieć o tych ćwiczeniach, o tych trudnych zadaniach, tych najtrudniejszych, które musiałeś jako żołnierz służb specjalnych wykonywać podczas ćwiczeń? No, funkcjonariusz, tak, bo bardziej myśmy byli funkcjonariuszami pod MSW. Silny był zespół, tak jak był najsłabszy jego element i zawsze na ile potu wylejesz na treningu, tak będziesz później działał w realu i no niestety 99% naszego czasu to było szkolenie i to było potworne, ciężkie szkolenie, bo byłem w grupie wodnej, gdzie uznawane jest to za jedną z najcięższych taktyk, tak, wśród tych taktyk antyterrorystycznych.
i były, co mogę powiedzieć, takich najcięższych zadań, na przykład było przepłynięcie mili w wodzie, na morzu, bardzo daleko od brzegu, następnie wejście po linach 25 metrów tak zwanym jumarowaniem i dopiero wtedy zaczęła się taktyka, czy to był statek, czy to była platforma, więc siła, zmęczenie, wszystko naraz, myśli, które zabijają cię, tak, bo milę morską w wodzie to się płynie naprawdę długo czasu. No i to zaufanie do drugiego kolegi, także jak nie daj Boże coś by się stało, to wiadomo, że na pewno cię nie zostawi. Marku, jak nie możesz, to nie odpowiesz. Czy wykorzystywałeś te swoje umiejętności w warunkach bojowych? Czy byłeś zmuszony do tego w swojej karierze zawodowej, do tego, żeby wykorzystywać te swoje umiejętności nabyte podczas ćwiczeń? Stricte o konkretnych realizacjach nie mogę mówić, ale takich realizacji w mojej służbie około było 100. To się nazywa realizacja o podwyższonym ryzyku, więc na każdą realizację, jak jechaliśmy, mogliśmy się spodziewać tak naprawdę wszystkiego, więc czyli tyle co najmniej mogę... kilka rocznie, czyli co najmniej kilka rocznie. Zgadza się. Dobrze, Marcin. Dobrze, nie? To Andrzej, bo ty jeszcze... Proszę. Nie, bo jeżeli Andrzej chcesz kontynuować ten wątek zawodowy, to kontynuuj, a jak skończy, bo ja będę miał jeszcze pytanie tylko odnośnie pływania, więc kontynuuj, jak masz jeszcze pytanie odnośnie jego pracy. To może zróbmy tak. Ja obiecuję naszym słuchaczom, również widzom, że ten wątek będziemy kontynuowali przy następnym spotkaniu z Markiem, bo Marek mi obiecał, że nagramy profesjonalny podcast w studio z Markiem, a w tym momencie, kiedy mamy większość widzów związanych z pływaniem, stricte z pływaniem, to w takim razie pociągnijmy ten wątek pływacki. Maćku, oddaję Ci głos i za chwilę Macieja Boneckiego wpuszczam na antenę. No, Marko, ja chciałbym taką anegdotę tylko opowiedzieć, bo znaczy anegdotę, która się zakończy jakby pytaniem, bo ja poznałem Cię w taki sposób, że jak ja przyszedłem na studia w Gdańsku, to tam już Twoje zdjęcie wisiało jako jako zasłużony, z najbardziej zasłużonych. I później pamiętam, że ja wtedy trochę trenowałem triatlon i akurat mi trenerzy pozwalali wchodzić przed Twoimi treningami, przed treningiem Alicji Pęczak i kiedyś pamiętam, się mijaliśmy na korytarzu i ty żeś mnie jak tak trochę ochrzanił, że ja ci cześć nie mówię. Ja tak sobie pomyślałem, kurczę, no ja mam olimpijczykowi mówić cześć. To było takie trochę niezrozumiałe, bo ja tam się czułem troszeczkę w innej lidze i to trochę świadczy też o twoim charakterze. Ale chciałem się ciebie spytać z tej perspektywy czasu, co jest ważniejsze według ciebie, co wyniosłeś ze sportu? Czy te medale, które masz, czy ten charakter, czy jakim jesteś człowiekiem dzisiaj? Dla mnie wszystko jest ważne. I charakter, tak, ukształtował mnie, człowieka, kim jestem, kim byłem, kim będę prawdopodobnie, no ale nie oszukujmy się, każdy sportowiec też walczy o te medale, tak? Andrzej też zdobywał medale i na pewno wiszą gdzieś te medale, i na które patrzy z sentymentem. I moje dzieci zaczęły pływać, podam przykład, tak? I ja do nich mówię, no nie są najważniejsze. Żabką czy nie? Żabką i delfinem. Ale to naturalnie przyszło, nie? To jest sama natura. I no fajnie, ja nie mam takiego ciśnienia, że dzieci muszą zdobyć ten medal, tak? Ukierunkować ich, że teraz tu i teraz ten. Ja na przykład jak z nimi idę na basen, to tylko patrzę na technikę, ale miło się patrzy jak z tyłu, tak? Dzieci mogą sobie parę tych medali powiesić i popatrzeć, więc myślę, że oba te aspekty są bardzo ważne. No jesteśmy sportowcami, czy byliśmy, tak? No i walczymy o te medale, walczymy o te wyniki, walczymy o te gloryfikacje, tak? Tak jak Kuberten powiedział, najważniejszy jest medal, ważne jest uczestnictwo, tak? No ale po co jedziemy na igrzyska? Tak, nie, oprócz fajnych medali, Piotr Wawrzynkiewicz skomentował, że również, Marku, masz fajny wieszak na medale. To moich dzieci mieszak, a są dwa. Tak? Nie wiem, czy się odczynę. a twoje gdzie są? W koszu jakimś, czy... Nie, moje jest gdzie indziej. Żeby można było spokojnie porozmawiać. Maćku, kontynuujesz wątek pływacki? Nie, bo teraz myślałem, że Maciek Bodecki jakieś pytanie zada. Zapraszam. Tak trochę nie odzywa. Ja chciałem troszkę sprostować, bo widzę po komentarzach
płynie żabą, dużo żaby na treningach jest skazane ze względu na kontuzję, na kolana, na biodra i tak dalej. Oczywiście ta moja sugestia, że trzeba tą żabą pływać dużo więcej, dotyczyła już raczej zawodników ukształtowanych. Ja wychodzę z założenia, że w młodym wieku no, trudno mówić o specjalizacji i wręcz jestem wielkim przeciwnikiem tego, by wcześniej decydować, którym stylem się będzie pływało. No, zna historia nie jeden, nie dwa przykłady, gdy już zawodnicy seniorzy tak naprawdę zmieniali ten styl, o którym wszyscy mówili, że jest swoim docelowym, się okazało, że osiągali dużo lepsze wyniki, więc ta specjalizacja w młodym wieku niewskazana, wręcz wydaje mi się, że powinna być zabroniona, a gdy ktoś mówi, kto ma 13 lat, że jest sprinterem i w dodatku i pływa tylko delfinem, czy tam pływa tylko żabą, to już w ogóle świadczy źle i o nim, i o trenerze, ale to temat na osobną historię, więc jakby chciałem to sprostować. Natomiast wracając do wątku sportowego, bo Marek mówi, że teraz troszkę wrócił do tego pływania, że przez lata, kiedy żył trochę bardziej pracą, mniej się tym interesował. Czy ty, nie wiem jak bardzo jesteś na bieżąco, powtarzam to dzisiaj po raz kolejny, ale czy ty śledzisz tych młodych polskich pływaków, tych nastolatków, którzy próbują wdzierać się dopiero na te pływackie salony i czy widzisz jakieś takie talenty na miarę finału olimpijskiego? No niestety, tu się przyznam, że nie śledzę, jeszcze nie śledzę, tak? Jakiś okres mojego życia, gdzie odszedłem emeryturę, musiałem wszystko po prostu sobie poprostować, troszkę odsapnąć, ale na pewno zacznę śledzić, tak? Raz, że moje dzieci zaczęły uprawiać tą fantastyczną dyscyplinę. Dwa, ile mają lat twoje dzieci, jeśli mogę spytać? 8 i 10. No to jeszcze parę lat, jak zaczniesz na Mistrzostwa Polski jeździć. No, niech pływają, niech czerpią z tego przyjemność na razie, niech się uczą, niech poznają ludzi, niech poznają świat. A wracając do pytania, no nie, no ciężko mi, nie śledzę i mam nadzieję, że zacznę śledzić, tak, no zacznę. Marku, to jak zaczniesz śledzić, to mamy komentarz Pawła Witkowskiego, czy Marek Krawczyk przyjąłby od Andrzeja Skorykowa zaproszenie na grudniowe Mistrzostwa Warszawy Masters i na nich wystartował? Masz wiele miesięcy do kolejnej edycji, tak, ja cię serdecznie zapraszam. Ja ciebie serdecznie zapraszam, to jest dopiero grudzień, masz czas się przygotować, czy przyjmiesz takie zaproszenie? Jeżeli przyjmiesz, to na pewno się zmobilizujesz do tego, żeby śledzić wydarzenia pływackie również. Znaczy na pewno będę musiał śledzić, bo nie wiem, czy wiecie, zostałem wykładowcą na Akademii Wychowania Fizycznego. Właśnie nie wiemy, pochwal się. Dzięki dziekanowi, panu doktorowi Makarowi, więc prowadzę zajęcia ze studentami. Na razie tych zajęć mam niewiele, ale właśnie to jest ten mój pierwszy krok do powrotu do tego świata pływania. Tak? Gdzieś mam kontakt też z fantastycznym zawodnikiem UFC, któremu pomagam gdzieś tam prywatnie na kształtowaniu kondycji. Oskarem Piechotą, nie wiem czy znacie, walczy właśnie w UFC, w amerykańskiej federacji MMA, tak? I to może przez to... Bojowo go nastawiasz do walki? On chyba już jest tak nastawiony bojowo, bardziej potrzebuje po prostu dobrego łomotu w wodzie, żeby po prostu kondycyjnie się wesprzeć, tak? Możemy wrócić do tego, nie chciałbym teraz się zobligować, że ten, myślę o tym. Oczywiście, że tak Marku, to troszeczkę w formie żartów, oczywiście nic na siłę, to musi być twój cel, a nie wymyślony przez nas. Andrzeju, to jest ci przerwę w tym momencie, dlatego, bo wspomniany Paweł Witkowski, który tak też pływał u ciebie w Mastersach, też był fantastycznie zapowiadającym się żabkarzem i też był na tym zdjęciu z Francji, które pokazywaliśmy na początku. Miał lat 13, pewnie też jeszcze tobie było jeszcze trudniej poznać niż mnie, mimo że Andrzej widuje Pawła dość regularnie, ale... Mimo to, że Paweł poważnie, coraz mniej, ale ma. A na tym zdjęciu miał jeszcze sporo całkiem i też był zaraz obok Marka, tylko po jego drugiej stronie. Tak. Jak chcesz, możesz jeszcze raz sobie zerknąć na to zdjęcie, będziesz widział Pawła Witkowskiego. Przykład, bardzo poważna kontuzja w młodym wieku, na dzień przed startem Mistrzostw Polski 12-latków, wtedy jeszcze takie były w Zielonej Górze, ten przy lewym ramieniu Marka, to właśnie Paweł Witkowski. Mhm. Pawle, pozdrawiamy cię serdecznie, taki malutki wtedy byłeś, wyrosłeś na dużego chłopca. Tak, to prawda. No Paweł niestety dzień przed startem pierwszych Mistrzostw Polski w życiu nabawił się bardzo, bardzo poważnej kontuzji. Głupia zabawa chłopców, którzy mieli bardzo dużo energii przed pierwszym w życiu takim startem. Bardzo poważne złamanie ręki, wielomiesięczna rehabilitacja, no i potem
potem już było trochę trudniej. To tak trochę odchodząc od tematu. Tak, Marku, ty troszeczkę skromnie podchodzisz, powolutku będziemy kończyli naszą rozmowę, bo zbliża się godzina 22. Nie chcemy też dłużej ciebie trzymać, tym bardziej, że jesteśmy umówieni na kolejną rozmowę, którą zarejestrujemy profesjonalnie w studio, bo musimy przypominać o takich wybitnych zawodnikach, jakim ty byłeś, dlatego żeby to pływanie pielęgnować, tą historię polskiego pływania pielęgnować i ona ma służyć rozwojowi pływania. Skromnie podchodzisz do swojej pracy zawodowej, tej na basenie, na pływalni, bo ja tutaj co jakiś czas przewija mi się w komentarzach wychwalanie ciebie jako trenera. Widzę, że Wojtek Rząsa napisał też bardzo interesujący komentarz. Przede wszystkim ciebie serdecznie pozdrawiam. Nie wiem, czy ty widzisz komentarz, który ja wrzucam. Nie wszystkich nie widzę. Tak, ma okazję teraz popracować z tobą. Uważa, że jesteś fenomenalnym trenerem, a dzieciaki ciebie uwielbiają, czyli rozumiem, że z dziećmi również pracujesz. No, sprawia mi to dużą przyjemność. Obserwował ciebie jako mistrza na AWF-ie, a dzisiaj może po 25 latach z tobą pracować. To jest jeden z wielu komentarzy, który pojawił się w trakcie naszej rozmowy. Może jednak wrócisz na pływalnię jako ten właśnie niewypalony trener czy człowiek, który emanuje entuzjazmem i energią, tą bardzo pozytywną energią, która zaraża innych. Będziesz może zarażał zawodników tą pozytywną energią i szkolił kolejnych żabkarzy, którzy wreszcie osiągną takie same, a może lepsze sukcesy niż ty osiągałeś na arenie międzynarodowej. Czy myślisz jednak o powrocie na pływalnię tak na poważnie i pracę trenerską? Przecież jesteś z wykształcenia trenerem i nauczycielem. Powiem wam, że nawet miałem jedną malutką ofertę zostania trenerem głównym w AZS-ie Gdańsku, aczkolwiek przez tyle lat i treningów, i mojej pracy rzadko bywałem w domu. I odchodząc właśnie ze służby, jednym z moich celów było spędzenie troszkę więcej czasu z moją rodziną, z którą tak naprawdę no, był tydzień, wracałem o 2 w nocy, wychodziłem o 5 rano, wracałem za parę dni, znowu wychodziłem i tak porozmawiałem z żoną, mówię, no, czas spędzić trochę z tymi dziećmi, żeby widziały, jak tata wygląda, tak, jaki tata jest i kim jestem tak naprawdę, tak, żeby poznały mnie trochę bliżej. I żeby żona też miała, wiedziała, że ma męża w domu, a nie gościa. A sami wiecie, że będąc trenerem pływania, to się znowu równa z tym, że trzeba ciągle gdzieś wyjeżdżać, ciągle jeździć na zawody. Ale dzieci też już będą jeździć. Będziesz jeździł z dziećmi. A żona? Ja bardzo kocham swoją żonę, obiecałem jej. Wiecie co, ja widzę w tym inny trochę pomysł. Nie tyle może zostać trenerem, ale wspierać jakoś w jakiś sposób ludzi. Tak? Na przykład jeździć na jakieś zgrupowanie, tak jak byłem u ciebie, Andrzeju, pamiętasz kiedyś w Cetniewie? No i w życiu nie zapomnę, ja zawsze no, to jest to, o czym powiedział Maciek, prawda, że jak to się dzieje, że w Polsce zawodnicy czy trenerzy, którzy mają takie doświadczenie jak Marek i takie spojrzenie na pływanie jak Marek, się marnują, że nikt nie korzysta z tego olbrzymiego potencjału. Jan korzysta, Andrzej Skorykow korzysta z potencjału Marka Krawczyka, Marcina Malińskiego, Mateusza Sawrymowicza i wielu, wielu innych, tutaj nie będę w stanie... Andrzej, oczywiście to się chwali, ale wydaje mi się, że twoi mastersi na Igrzyska Olimpijskie już raczej jeździć nie będą. Ale ich dzieci, dzięki temu, że pojawiają się takie wybitne osobowości na tych treningach, na tych obozach, ich dzieci będą prawdopodobnie uprawiać pływanie i może pojadą dzięki temu na Igrzyska Olimpijskie. Marianna Gajdus, która wspomina nie tylko Marka jako trenera, bo kilka treningów na gdańskiej Morenie Marek przeprowadził z Marianną, która dzisiaj pływa u nas w Mastersach, ale również Marka spotkała na obozie właśnie w Cetniewie, czyli nie tylko ja pamiętam, ale nasi mastersi, którzy dzisiaj nas oglądają i słuchają, również bardzo dobrze pamiętają i miło wspominają, jak pisze Marianna. I słowa, właśnie przypomniałaś mi, Marianna, słowa, które bardzo często używamy na pływalniach u nas, na treningach mastersowych, bo wszystko siedzi w bani. Tak dokładnie brzmi ten cytat Marka, że wszystko siedzi w bani i to jest prawda. Moi drodzy, powolutku będziemy kończyli. Panowie, bardzo proszę o ostatni zestaw pytań do naszego gościa.
Ja mam ostatnie pytanie, skoro jesteśmy przy, wszystko siedzi w bani, czy robiłeś jakieś takie szalone rzeczy, że ktoś sugerował, że od tego uderzenia w banie właśnie ci się trochę pozmieniało w głowie i z tego to wynikało? Słuchaj, cała moja służba to było jedno wielkie szaleństwo. Wierzcie mi, naprawdę fantastyczne chwile z takich rzeczy, które mogę powiedzieć. Latanie śmigłowcem, tak? Nieprzypiętym, machanie do ludzi, zjeżdżanie 25 metrów w dół na samych rękach. To są już szalone rzeczy, tak? Wspinanie się na góry, nurkowanie na wielkiej głębokości i tym podobne rzeczy, więc szalone rzeczy. A zjeżdżalni nie unikasz, czy nie? Nie. Bardzo lubię. Nie. Słuchajcie, no to by pokazało, że jednak jest jakaś słabość we mnie jest. Na pewno są jakieś słabości, ale każdego dnia musimy te słabości w pewien sposób pokonywać, tak? Łamiemy pewne bariery, łamiemy pewne granice i to pewnie w tamtym czasie była moja słabość, a może teraz jest to moją mocną stroną, tak? Mhm. Iwona Dobrzyńska pyta, czy chciałbyś trenować swoje dzieci? Nie. Myślę, że nie, nawet staram się nie wtrącać w cudzysłowie w pracę trenera, bo domyślam się, że oni robią wszystko najlepiej, jak potrafią i uważam, że rodzic, dziecko, to za blisko by było. Tak jak mówił Antek, to by było ciągłe pływanie, tak? W domu, na basenie, niech dzieci trenują sobie kogoś. Ja mogę coś podpowiedzieć. Mieliśmy taki moment, gdzie dzieciom puszczałem fajne filmiki, gdzieś znalazłem na YouTubie, jak trenują na uniwersytetach amerykańskich. Żeby dzieci miały wizję tego, jak to mniej więcej wygląda w fajnym zespole, właśnie co mówimy o zespole, tak? Że tam cała grupa rano szła na siłownię, piękna siłownia, później szli wszyscy razem na trening. Chcę właśnie w nich wytworzyć coś takiego, żeby czuli się silnie związani z tą społecznością pływacką, żeby czuli się silnie związani ze swoim zespołem, czuli przywiązanie do tego swojego klubu, do swojego trenera, a ja mogę być tylko gdzieś tam wsparciem, tak? Jakimś, mogę coś podpowiedzieć, czasem delikatnie coś poprawić, tak? To zupełnie jak Maciej Bonecki w przypadku kariery swojej córki 13-letniej. Kariera to duże słowo, już ci mówiłem. Na razie to jest przygoda z pływaniem, ale fakt, ona ma 13 lat i pływa żabką, co ciekawe. No Marek, zgadnij, ile 13-latka. A propos dzisiejszego programu. Zgadnij Marku, ile 13-latka może pływać 50-kę żabką? 50-kę żabką. Dziewczynka 13 lat. 48. 48. No, pomyliłeś się bardzo dużo. No, no widzisz, wypadłem, no, wypadłem. 35. Szybciej. Jeszcze szybciej. No to mnie miło zaskoczyłeś. Gratuluję. No to Maciej Bonecki cię zaskoczył, bo to jego córka tak szybko pływa. Ale ja nie mam na to dużego wpływu. Ja się nie wtrącam w pracę trenera. Stanisław Zawarski w MUKP Warszawianka jest trenerem córki Maćka Boneckiego, Ani Boneckiej. Zobacz jaka zbieżność. Marek mówił o tym, że pracuje w wodzie z zawodnikiem MMA. Stanisław też przygotowywał do walk zawodników, polskich zawodników MMA, prowadząc z nimi zajęcia na pływaniu. Całą czołówkę, wiesz, najlepszych polskich zawodników. Ja widziałem gdzieś kiedyś zdjęcia. Co mnie bili na basenie, nie? Pamiętaj sobie to. Taka awantura tam mała powstała, bo im uwagę zwróciłem, że na linach siadają. A propos lin, słuchajcie, bo powoli będziemy kończyć, więc jakiegoś suchara wrzucę. Znaczy nie, to akurat jest fakt. A jeszcze Maciek ostatnie pytanie nie miał szansy zadać, Maciek. Ale Maciek zada. Taki przerywniczek. Wiecie, że próbują się dostać na baseny zawodnicy z Polskiego Związku Przeciągania Liny na pływalnie, ale już informuję kierowników, że nie wolno ich wpuszczać na te pływalnie. Wiecie dlaczego? Zrywają linę torowe. Liny torowe zrywają. Ja, bo ja tylko pociągnął. Maćku, zapraszamy. Ostatnie pytanie. Nie, bo ja już myślałem, że bo ostatnio jestem trochę tak ignorowany przez ciebie, Andrzej, ale tak już myślałem, że skończy program, a ja nie... Tylko ostatnio. Dobra. To Marku, bo ja sobie też tak wyobrażam, że jeżeli jeszcze tobie nie jest ciężko, to prędzej czy później będzie trochę ciężko być w roli tylko rodzica i jak dzieciaki może zaczną, twoje dzieci zaczną trochę osiągać trochę takie może lepsze sukcesy, bo zjadłeś jednak zęby na pływaniu, a jednak tam są jednak trenerzy, a ty jednak nie bierzesz czynnego udziału w tym ich wyszkoleniu. Więc chciałbym się ciebie spytać jako rodzica, jaką byś mógł dać radę rodzicom, którzy za bardzo chcą być jakby... wziąć pewną, wyręczyć trochę trenerów w pewnych tam czynnościach. Jak według ciebie
prawdziwe wsparcie rodzica powinno polegać pływaków, czyli pływających dzieci. No wydaje mi się właśnie ten sposób, co ja robię i Maciek, tak, że nie staramy się w to nie wchodzić, pomimo że mamy wiedzę, mamy możliwości, mamy chęci duże. A przepraszam, który Maciek? Maciej. Ten Bonetki? Bonetki? A. A, to tam. Ja nie mam żadnej wiedzy, nie mieszajcie mnie. Dobra. Musimy wierzyć w to, że trener posiada doświadczenie, posiada wiedzę. My powinniśmy nasze dzieci wspierać bardziej psychicznie, mentalnie, pomagać, dowozić, przywozić, dobry posiłek zrobić, pokazać dobry film, ewentualnie właśnie pokazać, jak inni trenują, ale my jako rodzice przeżywamy to bardzo mocno, na pewno każdy rodzic to przeżywa, bo ja też przeżywam nawet starty tych moich dzieci, które naprawdę tak stawiają pierwsze kroki w tym pływaniu, ale kochani rodzice, nie wyręczajmy trenerów. Trener ma wiedzę, trener ma doświadczenie, trener wie, co robi, trener popełnia błędy, każdy z nas popełnia błędy. My jako rodzice nie mamy takiej wiedzy. Znam wielu rodziców, którzy by chcieli, no ale niestety no, nie są trenerami, gdzieś się poglądali trochę zawodów. Niech te dzieci mają czas na to, żeby czerpać z tego na razie przyjemność, a nie rywalizację, bo widzę, że większość rodziców już 8-10 lat już chcą, żeby te dzieci wygrywały. Nie, niech one po prostu pływają, tak? Ja zawsze mówię do swoich dzieci, patrzcie, nawet jeżeli kiedyś nie będziecie ciągnęli tej kariery, bo może się tak zdarzyć, wiadomo, pływanie jest bardzo ciężką dyscypliną i te drogi mogą się rozjechać, to dziś pojedziemy sobie, będziemy mogli razem wspólnie, fantastycznie spędzić czas, możemy sobie razem popływać, będziecie czuli się bezpiecznie, tak? Bezpieczeństwo, to co Otylia wspiera nas wszystkich, tak? W mediach tyle utonięć jest, nie? Będziemy zawsze mogli być pewniejszy tego, że nasze dzieci wyjdą bezpiecznie, a może kogoś kiedyś uratują. Tędy droga. Kochani rodzice, nie wyręczajmy trenerów. Ja wiem, że jest ciężko, wiem, że emocje są duże, czasy są jakie są i każdy z nas chce być najlepszy, najpiękniejszy, najlepiej ubrany, najszybszy i najbardziej wysportowany. Nie. Róbmy swoje. Bądźmy po prostu rodzicami, nie trenerami. Marek opowiedział w tej chwili o fundamencie, czy o fundamentach relacji pomiędzy rodzicem sportowca a samym sportowcem, dzieckiem, czy również relacji zawodnik, przepraszam, rodzic-trener. O tej psychologii, o tych relacjach, o tej komunikacji pomiędzy stronami w ostatnim odcinku albo w pierwszym odcinku Macieja Rakowskiego w rozmowie z Janną Budzic, psycholog sportu, a do niedawna świetną pływaczką. Miałem okazję posłuchać. Maćku, gdybyś mógł powiedzieć o kolejnym odcinku, który już chyba w czwartek. Co będzie tematem waszej rozmowy z Joanną Budzic? To będzie trening mentalny małoletnich dzieci, tylko Asia Budzic jeszcze pracuje nad tematem, bo ja nie jestem aż taki bystry, żeby taki fajny temat wymyśleć, ale jednak tematyka będzie właśnie odnośnie psychologii, jak właśnie podejść właśnie w treningu do bardzo, bardzo młodego zawodnika, czyli tym troszeczkę to, co właśnie Marek dzisiaj powiedział. A w ogóle Andrzej, muszę przyznać, że ci się dzisiaj trochę goście udali w tym odcinku. Powiem. Tylko trochę. Marek, ale Maćku, nie zmieniaj tematu, bo chcemy zaprosić naszych widzów. Dalej musimy być poważni. Chcesz zaprosić naszych widzów na stream, który już w czwartek o godzinie? W czwartek o godzinie 19, czyli osoby, które będą chciały fakty oglądać, to proszę jednak nie oglądać, sobie nie wiem, nagrać. A stream znajdą na kanale? Na Sportowy Trening Pływacki. Na Facebooku, na fanpage'u Sportowy Trening Pływacki. Wystarczy polubić, zalajkować. Tak. A najprawdopodobniej dostaniecie powiadomienie o streamie i będziecie mogli, drodzy widzowie, posłuchać o treningu mentalnym w sporcie, myślę, że w sporcie pływackim i nie tylko. Tak. Andrzej, przepraszam, to jest Maciej Rakowski, Sportowy Trening Pływacki. Ja sam zapomniałem, jaki stream jest. Pan Maciej Rakowski, pan tak. Maciej. No nie, już pan nie wpisywać, bo nie znajdzie. Nie było pan. Panowie. Andrzeju, miało być ostatnie pytanie, ale jeszcze chciałem tylko nawiązać do komentarzy, bo tu kolejny obiwok z krzywymi nogami, czyli mistrz Europy na 200 żab, Mocławek Kuczko, cały czas wraca do tych 400 żabą.
jaki był limit? Ile pływałeś te 400? Wydaje mi się, że 6 minut, z tego co pamiętam. Marek, powiedz, że w 4.30 pływałeś. Nie, wydaje mi się, pływał w 4.30, ale start był 6 minut. 6 minut, a mi się wydaje, że w 6 minut był tam start. To ja jeszcze na koniec komentarz na komentarz Piotrka Wawrzynkiewicza. Andrzej, może jakiś odcinek o dostępie do basenów, bo nie wszyscy są w kadrze, a pływaków jest sporo. Piotrku, nie możemy każdego odcinka przygotowywać czy realizować właśnie na tego typu potrzeby. Ostatni, czyli 2 tygodnie temu, był wyłącznie, można powiedzieć, poświęcony walce o pływalnię. Napisaliśmy pisma do Ministerstwa Sportu, do Głównego Inspektora Sanitarnego i do Ministerstwa Zdrowia. Otrzymaliśmy odpowiedzi z Ministerstwa Sportu, Głównego Inspektora Sanitarnego. Zaprosiliśmy do programu Marka Wocha, dyrektora, radcy Biura Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zaprosiliśmy również Bogdana Głuszkowskiego, który przez blisko godzinę opowiadał o tym, dlaczego nie dopuszczamy do głosu ludzi, którzy dbają o odporność społeczną, a przede wszystkim mogą opowiadać w mediach o COVID osoby, które wyłącznie zajmują się osobami chorymi. Bardzo długi program, walczymy o te baseny, ale tak jak mówię, nie każdy program możemy poświęcać walce o pływalnię. Myślę, że mimo wszystko to, że rozmawiamy o pływaniu w programach Suchy Tor Broadcast, to również mamy za zadanie pokazać, jaką jesteśmy społecznością, jak silną, jak ambitną, jak aktywną. Także to woli usprawiedliwienia czy wyjaśnienia kwestii walki o otwieranie basenów. Oznaczajcie się, hashtag uwolnić pływanie. Wszyscy walczymy o otwarte baseny. Marku, serdecznie Ci dziękuję. Bardzo lubię z Tobą rozmawiać i chciałem podzielić się ze słuchaczami Twoją wizytą w studio, dlatego że Ty zarażasz optymizmem i taką pozytywną energią emanujesz i myślę, że też nasi widzowie jutro jak wstaną rano będą silniejsi i będzie im się więcej chciało. Panowie, bardzo dziękuję za dzisiejszy wieczór. Znowu bardzo długi, ja tu na streamie mam 2 godziny 20 minut, ale to już jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Przede wszystkim dziękuję naszym widzom, że tak długo wytrwaliście z nami. Polecajcie nasz podcast Suchy Tor Broadcast, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, ale również proponujcie tematy i bądźcie z nami za już kolejne 2 tygodnie. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich. Dobrej nocy życzę. Za zaproszenie. Moja dziękuję. No, dzięki. You. Suchy Tor Broadcast. Zarażamy tylko pasją. Let's go. Kondraciuk Live Podcast. Trendy, pasja, inspiracja. Ludzie, inspiracje, historie. Zaprasza Daniel Kondraciuk. You know, yeah, this right here for rev.